niżej do 2 metrów. To jest powtórka. Przecież po jednym dziecku w Polsce to ma być, jak w Chinach, patrzę ci te dzieci. Posiadania dziecka jako takiego zwykłej procedury medycznej, którą jest to w stanie mieć każdy. To jest jednak decyzja, która domaga mnie pewnej odpowiedzialności. I tak jak domagamy się odpowiedzialności od rodziców, w tym sensie, że na przykład mamy dosyć restrykcyjne prawo ograniczające możliwość usuwania ciąży, przerywania ciąży, tak samo. No, wymagają pewnej odpowiedzialności rodziców, którzy się decydują na jej co. Na polskim? No, jeżeli jest taki projekt dumy sprzeczny wobec dzisiejszego stanu prawnego, czyli to jakby obowiązujące reguły. Mi się wydaje, że jestem zwolennikiem zdecydowanie generalnej wersji, tak, związującej kwestie. Natomiast zastanawiam się bardziej, na ile będzie ta propozycja, bo w końcu zakończy się seria, tak, pod tytułem regulowanie procedury zatrudnienia poza ustrojowego, tak. Ekspoze pani premier, ta kwestia nie pojawiła się w ogóle, pojawiły się dosyć natychmiast, tak. Zarzuty ze strony lewicowo-postępowych środowisk, biorących tą część elektoratu
platformy za przed wyborami rządzie od tych ustaw dystansuje. Ja zawsze nie widzę, to jest no, takim wiodącym postulatem. No dosyć szybko okazuje się, że są prace nad projektem. Trochę się obawiam, że to będzie tak jak w poprzednich latach, kiedy ten projekt pojawiał się i znikał i służył do demonstrowania pewnej postawy politycznej przez rząd i układ rządzący. Natomiast no, nie było nigdy tak, jakiejś takiej specjalnie silnej woli zakończenia tej sprawy. I rząd mi podpowiadał, że w roku przed wyborczym to również się nie odbędzie, tylko właśnie będziemy świadkami takiej dyskusji. Ministra Sprawiedliwości Jerzego Kozłonia, który także jest zaliczany do konserwatywnego skrzydła. I wiceminister, który nie chce ograniczać prawa do niewinności, tylko do małżeń, pisze o wniosek. Ale uważa, że należy badać stabilność takiego wniosku i rozważyć zapewnienie z punktu widzenia dobra dziecka. Chce też ograniczenia in vitro do par heteroseksualnych, powołując się na zasady komitetu powołanego przez Radę Europy, który w 1986 przygotowała rekomendacje do prac nad konwencją genetyczną. Czy zgadzasz się, wiceministrze? Co do... jak państwo nadania się stabiliło, czy wniosku, to się nie wiem, czy to jest właśnie powiązanie z obowiązaniem, to jest jedno. Zawiązanie do wniosków heteroseksualnych, tak. Michał, dobrze, jak badać stabilność wniosku? To mówiłem wcześniej, znaczy, że to państwo powinno, kwestia przyznania tego małżeństwa jest po prostu kwestią działania tego ludziom, które się decydują na to, że będą ze sobą przynajmniej na tyle, żeby to dziecko w miarę wychować. I też uważam, że zasada pierwotności, tak, to prawa dziecka do prawa rodziców, którzy chcą mieć, czy dobra dziecka do prawa rodziców, którzy chcą mieć dziecko, jest tutaj ważniejsza. Przypomnijmy, że tam jest dosyć dużo kwestii jeszcze związanych z dziecka, czyli na przykład kwestia ojca biologicznego, ojca tego, który dziecko wychowuje, który jest tak jakby partnerem. Powinny zostać rozstrzygnięte, na przykład tego, kiedy dziecko ma możliwość poznania swojego ojca biologicznego. Kwestie związane z uznawaniem, dziecka, jeżeli chodzi o kogo to dziecko ma być uznawane w dzisiejszej... No, jeśli chodzi o adopcję, to w polskim prawodawstwie jest tak, że dziecko ma prawo do pełnoletności, jak się przypominam, ma prawo do informacji o biologicznych rodzicach, tym są. No, to też nie było, które trzeba po prostu etycznych, które się i to, które potrzeba rozwiązać. I oczywiście dzisiaj wokół klimatu, dzisiaj mamy żadną ustawę i w tym sensie pamiętamy te wypowiedzi Jarosława Golina, który zajmował poprzednie kadencje Sejmu, mówiąc, że dzisiaj jest taki absolutnie wolna Amerykanka. Więc dobrze, żeby jakaś ustawa powstała. No a dyskusja o platformie powinna polegać na tym, że jedni taki jest liberalny projekt, no, którzy mają ten bardziej podstawowy, bo jeszcze zgłaszają swoje uwagi. I żeby mieć taką odpowiedź, to jest powtórka. Nie ma pomysłu. Pierwsze śniadanie. Czego znaleźć w lesie? Czego oczyścić? Kapelusze zdjąć z kurtem, obrotować w słonej wodzie, odstrzelić rzeszki z cebulka na patelni, dołożyć maślaki, dusić je tak w pół godzinki, później zalać śmietanką i najlepsze do tego jeszcze jest zielono świeżona w pakietku. Maślak na pierwsze śniadanie. Zapraszam od poniedziałku do
piątku, o 5 rano. Piotr Maślak. To jest powtórka. Poranek Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, to jest druga część naszej dyskusji publicystów. Studio Michał Szutowski, krytyka polityczna. Zasłużona. Rafał Kalusin-Jusik. A ja chciałam porozmawiać o krytyce biskupów pod adresem elementarna dla bezpłatnego podręcznika stosowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I tutaj jedna rzecz, która jest dla mnie bardzo niejasna. Na tym polega krytyka biskupów dotycząca roli ojca w tym elementarzu, bo tutaj w wywiadzie Tomasz Krzyżak pyta biskupa Marka Mędyka, niepokoi księdza także rola ojca w podręczniku, ale kiedy pomaga on dzieciom w lekcjach, w czytaniu, rysunkach. I biskup odpowiada tak, to, że pomaga dziecku w lekcjach, to akurat przykład pozytywny, jednak wydaje się, że jest wiele jeszcze innych ważnych funkcji, które spełnia ojciec nic tak nie da. Jak Kaczyński dojdzie do władzy, to Wielowiejska nic tak nie wskóra. Musiała ustąpić, radio zamknął, to kafem i będzie coś innego chyba. Radio Bernadette. Także tak się cofniemy do epoki kamieniołomów upanych. No ale jednak w tej Polsce. Wyprzeć do Polski, bo tu jednak klimat pośredni, wszystko pośrednie i... Chodzi o pewną rodzinę, która zdaniem biskupów jest taka dosyć dziwna. No to oczywiście zajmę ten moment przez naszej dyskusji z pierwszej części dyskusji, tak czy Państwo ma jakiś model rozwiązania na proponowanie. Wydaje mi się, że to tak jest miejscem stałym szacunkiem do wszystkich i z całą wrażliwością do wszystkich, którzy żyją w innych typach. Ale się nie zbyt jak rodzinę, że ojciec pomaga. Tak, nie, to nie jest zgodne. Biskupi mają... To co, ja się zgadzam oczywiście, że ojciec się może dziecku. Tylko biskupi zwracają uwagę na to, że niestety nie ma sceny, w której całą rodzinę się dobrą. Ale to jest wstępny, to jest wstępny. Ja jestem otwarta na tę sytuację, ale ja mówię teraz o roli ojca. Ale jak mi nie chodzi właśnie o to, że... Na przykład do wspólnego posiłku zasiadają rodzinne krowki i tam raz i ślimak. No a brak takiej rodziny, która by zasiadała, a wiemy doskonale, bo to taka metafora jest. No ale na przykład, wiecie co, no śmiecie, chyba dzisiaj nie ostałem zapisany o tym, jak że dzieci, które przynajmniej trzy razy z tego dnia, że oni tam wspólnie jedzą posiłki, są takimi zarażonymi. No tutaj mówimy o konkretnych wartościach. Muszę o wypowiedzi to jakiegoś czasu ich podobne z tego na temat spontania pokoju przez chłopców, to zmanipulowane. Także widzisz, radio będzie Bernadeta, która chłopców posyłała na strych starszych, żeby napieprzali tych małych, co niegrzeczni, nieposłuszni. Maryje Dziewice nie chcą wierzyć, rzymską. Ciężka rola chłopców. I w łeb. Tak. I w łeb. Wielu równouprawnionych głosów. Stąd jak na przykład, skoro szczególnie świadomnik jest jeden, no to zrozumiałe jest, że budzi on rozmaite kontrowersje. Kontrowersje papieskie.